No. Nie no, chyba sobie dobra, żartujecie. lecimy. Ale w 9 lecimy? Nie, nie ma 10, to? No nie, 10 będzie, diabeł ma być za 7 minut. A, dobra, dobra. O, no, no. Dobra, warto było. Warto było tyle czekać. Dostałem nową klasę. Zapraszam w ogóle do lajkowania, subowania, wbijania na Twitch TV Szejbiak. I zobaczymy. Gramy na nowym modzie. Czy wszystkie nowe klasy? Gramy na majorze, gramy na nowym jednym impostorze i na jesterze. Trzy klasy. Czyli, bo właśnie, żeby nie było tak, że nagle wszystkie dodacie, będzie za duży zamęt. Ale animation jest! Zreportowałem guzika, który był po lewej stronie od medyka. No, nieźle. A to blesgusy, gusy tak brali ten lobby, kojarzę. to słynne lobby. No. Widzę, że inspirowali się tutaj. No, dobra, to... To gdzie zgraw z kogoś tam znalazłeś? Wychodząc z meda w lewo, troszeczkę w górę. Ja byłem oddać tego Noda, Logika i wracam, wychodzę i guzik na glenierzu. Bloody, nie był brok. Ktoś tam wbiegał do tego medyka, cholera, ja ale to... Ja się pytam, czemu przy słupku leżał gigantyczny czosnek? Co? To jest przeciwko wampirowi. To jest wampirowi raczej chyba. Ja nie wiem, jakie klasy w końcu dodaliście, bo powiedziałem, żeby po jednej, a nagle są chyba cztery. No przecież trzy są klasy. Jest wampir, jest major i jest jester. No, major i jester wcześniej już były, jakby na tamtym modzie, więc wiemy, co robią. Dodany jest tylko i wyłącznie wampir, który jest impostorem. Wampir jest dodany, okej, czyli wampir boi się czosnku. Major chyba inaczej działa niż ten poprzedni major. No, dobra. To ja widziałem czosnek, Ja czyli też jest. Ja też widziałem, bo leżały sobie. No. Ale to każdy może stawiać czosnek? Czosnek w sumie. Każdy ma czosnek, no. A to każdy ma jeden? Tak, no. Na runę czy na całą gierkę? Na gierkę całą. Wow, a co w ogóle daje czosnek? Żeby odstraszyć niego wampira i wampir nie może się zbliżać do czosnku. Dobra, to gdzie jest ciało? Czosnek, ale no, ciało jest no, przy medzie, mówił graf. Po lewo od meda. Tak, przybędzie. Chodzi, ale cholera nie zabił. Patrz, jarałem się po prostu, jak dobrze zrobiony jest ten mod. A. No, tak jak gusy, tak. Podobny poziom z wykonania. Dobra, czyli skipujemy, rozumiem. Te inne odgłosy. To rozumiem, skipujemy. To nie ustalimy, kto gdzie był. No dobra, to fajnie. No cóż. Ja byłem w podmarzu. Fajnie wrócić za mogę. To super. Nikt nie ustalił nic, to trudno. Guzik zginął w tajemniczych okolicznościach, no. Mamy jeden głos. Ale jaka animacja jest? No, zajebiście. Co ty sobie myślałeś? Ta gra jest dopracowana. Uczymy się od nowa. No, gusy, tak. Może i było trochę bardziej dopracowane, ale... Ty, ja, jak to? Aha, faktycznie jest czosnek, no. Teraz widzę. O kurde. Rzeczywiście jest czosnek. Dobra, muszę się nauczyć korzystać z tej klasy. Ale co tu jest rozstawione? Wszędzie rozstawili ten czosnek, to nie da się. Jak to mam zrobić, jak oni wszędzie ten czosnek rozstawili? Co jest? Zobaczmy. Nie wiem, co zrobiłem. Ugryzłem go. I co mi to daje? Umarł? Co? Ale OP! Ale zajebiście! Umarł! Jakie dobre, jaka dobra klasa to jest! Ja pierdzielę! Ale OP! Dobra, lecimy sobie ich, kurde, dziabać. Dziaba. Dobra, może zróbmy sobie najpierw tego. Aha, dobra. Dwie osoby zginęły. Gdzie znalazłeś Blackiego? Snacketrix? Siema. Ciało Blackiego jest przed wyjściem z meda pod rakietą. Ja się pod drzwiami od wejścia na rakietę. Nie mógł no to być tak. Brok i ktokolwiek jeszcze był ze mną w O2, to nie mógł być. No ja byłem? Ja byłem teraz na lewym reaktorze. No. Patmas albo Abby wychodzi na to. Ale gdzie jest to ciało? Jesteś pijany. Biegałem no, koło ciebie pół gry. Ale nie mówię pół gry. Ja. Wiem, kiedy Blacki zginął dawno temu. On zginął wieki temu, Patmas. Ty byłeś pod koniec ze mną, kłamczuszku. Ale ja naprawiałem wzrokiem światła. Czego ty nie wiem?
No nieźle. Chyba tutaj Brock. Czy to prawda, że Pat Fascinion z tobą światło naprawiał? Tak, był. No ja bym bardziej powiedział dla ciebie, bo ty czyli został AB jako jedyny. Dlaczego niby AB? Nie rozumiem. AB Matrix, no. Ja ci tłumaczę. Byłem sobie na witalnie, co ja znowu? Kiedy nagle cisza. No, kiedy nagle cisza. Kiedy a no nagle... to może poczekaj, na przykład Bloody powiesz, że go miałem w adminie, tak, miałem grafa z Pesimenia i jego... Bo mi przerywacie cały czas. Tak więc byłem na Vitalsach, widziałem jak zginął Blacky, w moment widziałem, wtedy wybiegłem, miałem Snake Trixa, pobiegłem w lewo i spotkałem Broka i Grafa w, tam blisko koło kamer. No potem pobiegłem w dół i Patmas dopiero wtedy przybiegł, ale jeśli Patmas Brok mówi, że Patmas... Byłem wcześniej już. Jeśli Brok... Dobra, to ja odbiję twój argument Bloody. Grafa miałem w adminie dolnym, więc... Nie wiem, jaką ty musiałeś długą trasę obejść, że Grafa spotkać na kamerach, a ty z admina... Czyż do... Brok też tam był, Brok był z Bloody Grafą. Bloody był na kamerach, więc i Bloody no. był blisko niego killa. Graf przybiegł od dołu, czyli... Bloody. Graf przybiegł od dołu, do dwa, nie no. od góry. Ja w ogóle byłem w Specimenie no i wtedy mijałem się z Midrixem, jak wybiegałem. Na górze był z nami Fasmos. Ale chodzi o trasę, że Graf przebiegł ze Specimena dołem przez O2 na kamery, a ty z admina z prawej strony wybiegasz górą i dopiero... Nie, Bloody'ego tam wcale nie było, ale Bloody był obok... Ja mówię o kamerach, że tam go po prostu go spotkałem, jak zbiegł... Nie minęło mnie Bloody kompletnie ani razu. Gdzieś tam. Aha. Ja na Bloody'ego trafuję. Natomiast sam rundę nie widziałem Abiego, to mnie zastanawia. No, ja mówiłem, gdzie byłem. No normalnie Midrix mnie mijał i o tym mówił. Powiedziałem dokładnie. Dlaczego na mnie zagłosowaliście, jak powiedziałeś? Przecież Graf mówi, że tutaj fake info dajesz. Nie daję fake info. Żadnego. Czyli możliwe, że to Mitis jednak zabił w takim razie. No co ja, jak dajesz fake info i Graf to potwierdza. Ale Graf jest impostorem prawdopodobnie. Oho. Ja tylko mogę w ten sposób zabijać, ale zajebiście. Ale kozak to jest? Jezu, ten wampir to jest za OP aż. Wow, pięknie! Nie wiem, czy mój wywołtowaliście, jak wszystko powiedziałem do pięknie! Ale ta klasa jest fajna! Graf powiedział, że cię w ogóle nie widział. Co robi wampir? Wampir gryzie kogoś? Czemu mnie wywołtowaliście, jak się wymijaliście? Dobra, nie mówić. Ale może byśmy chcieli... Nie widziałem cię, Bloody, i byłeś obok poprzedniego. Nie chcecie? No dobra. Nawet z tobą był. A co, no... Nie byłem obok killa, bo byłem całkowicie w innym miejscu. Powiedziałem dokładnie to, co robiłem, a wszyscy mnie wywołtowali. Ktoś był majorem albo jesterem? Chyba był i major, i jester. Byłem majorem. Ja było napisane w górnej lewej byki na koniec. A, no tak. AB był oczywistym zdrajcą, a Snake Trix ale... też, bo zaczął tutaj na mnie najeżdżać bez powodu. Dobra, lecimy jak nexta, a jeszcze jednej osoby nie brakuje. Wierzę. Na Diabeł wbija, to już jest 20. No jak go nie ma, to lecimy, no na co trzeba dobra. Czekać? No to lecimy. Diabeł potem będzie jeszcze. No właśnie, o tym mówiłem. No dobra, lecimy w takim razie, kolejna runda. Ale wampir jest ale crewmate, no nie, no oczywiście. Musiałem dostać jakąś crewmate'ową rolę po tym jak dostałem taką zajebistą. Przynajmniej mam czosnek. Mogę czosnkować. Ale zajebiście, zobaczymy co się wydarzy. Nie mogę się przestać kurde cieszyć tym modem. Bo to kolejny kurczę fajny modzik. Na którym sobie ciśniemy po Town of Us. Cyk i cyk. Mod się nazywa The Other Rolls. A, no tak, gadacie. Wydarzyła się bardzo dziwna rzecz się wydarzyła. Słuchamy. Karigona, powiedz mi, co ty widziałeś? Właśnie ciekawiło mnie, co ty powiesz, bo ostatnie, co widziałem, to... Mitrix stojący przy wejściu Ktoś musi być wampirem. A, dobra, chyba wiem, nie wiem. Kto podchodził do Mitrixa 10 sekund temu jakoś? No, ja stałem z Bloodym. Nie, wampir nie jest niewidzialny. Kurczę, powiedziałbym wam co robi, tylko że nie wiem czy powinienem. No to pewnie, bo no być powiem Kerrygoda jak to wyglądało, no Snake Trix po prostu się rozjebał na moich oczach, no co ci ale ktoś wie kto do niego podchodził? No my byliśmy we dwóch i no Mitrix. Byliśmy blisko siebie i Mitrix był. I Mitrix ja pobiegłem w dół i się zastanawiałem gdzie postawić cebulkę, a...
To jest czosnek, Karigota. Czy nie żyje? Znaczy no, tak, czosnek. No nie żyje Mitrix. Snacket mnie żyje, wiecie? Snacketrix po prostu się rozwalił. I nie wiem, i tak po prostu, więc... Czyli jeśli czyli co, że wampir może na jakby z opóźnieniem zabijać? Tak, on ma coś takiego, że gryzie i po jakimś tam czasie umiera. Kumam, kto był z nami w tym? A to tam było dużo ludzi. Tam było dużo ludzi, ale jeśli tak to działa... Bo tam był tłum, pamiętam. No to tam gdzieś musiał być wampir. Poczekaj, kto był w specimenie? Znaczy nie w specimenie, tylko w medzie, przyznawać się. Ja byłem. Ja byłem. Batmos był. Nie, ja byłem na skanie, koło mnie był graf. No ale to każdy mógł tak naprawdę być. Pytacie o specimena. Nie, sorry, gadałem z czatem o Netflixie. Ja mogę powiedzieć tylko, że dla mnie Brock miał dziwny movement przy rakietce. Sorry, ja gadałem z czatem o rekomendacjach na Netflixie. To wbiega, w którą stronę? Jakby ja wbiegałem na rakietkę, Brock stał na dole rakietki, dziwnie się ruszał, ja z rakietki pobiegłem później w prawo. A czosek pewnie cię ochrania, że nie może cię w tym miejscu ugryźć. Dobra, teraz łapię. Inaczej trochę działam. No to nie wiem, no jakby. No to tam może być każdy Bloody, tak naprawdę Bloody, z was, znaczy, impostorem. Bloody teraz jakby nie zagrał nie był, aż tak perfekcyjnie, więc jakby. Dla mnie ja przepraszam najmocniej, że nie gadałem, ale jakby legitnie gadałem z czatem. Easy. Ja lekki sus na Broka daję. Bloody raczej tego nie zabił, bo ta sytuacja była tak jak mówi. Nie, ja mówię jak było po prostu. No na moich oczach wyjebał się w kosmos. Bloody myślę, że nie jest, bo tak to by skubał w miarę o co chodzi. No dobra, lecimy sobie w takim razie. Myślę, że obejdziemy sobie rzucić śmieci i potem pójdziemy na światło, jeśli ktoś nie włączy w tym czasie. Cyk. Aktualnie gramy po prostu na trzech klasach, potem będziemy dodawać kolejne. Gramy sobie aktualnie na... czyli na tym, na majorze, który działa jakoś inaczej, nie wiem dokładnie jak działa. Gramy na jesterze i gramy również na wampirze, czyli nowej klasie impostora. Nie mam pojęcia co daje ten czosnek, w sensie... Czy on nie może w niego wejść, czy on może w tym miejscu jest... A, może to tak działa, że po prostu osoba, która stoi w tym miejscu jest odporna na ugryzienie od wampira. Jest to możliwe. I to by było w sumie bardzo prawdopodobne. Okej. Lecimy sobie w takim razie. Dobra, znaleziono ciało. Co się stało? Czego? Co? Karigoda, nie żyjesz. Czy ty przypadkiem nie byłeś właśnie przed chwilą z Karigodą, Brock? Czego, jak nie żyje? Byłem. Byłem do admina, biegłem, Karigoda był przed adminem. Możliwe, że wampir cię zabił. Na witalcach stał AB. Ej, czekajcie, czy u was nie żyje? Bo tak, nie żyje, zostałeś zgłoszony przez Broka. Twoje ciało nie, tylko Graf nie żyje. Nie no, Grafa zgłosił. Nie, zgłosił Karigodę. Karigoda leżał przed tumcami. Też Karigodę zgłosił. Dobra, Karigoda nie odzywa się, daj Brokowi powiedzieć. Sytuacja wygląda tak, że stałem na admin, na tym stole, gdzie po prostu widać ludzi wszystkich. Widziałem jedną osobę w weaponsach. Podbiegłem do komsów i tu przed komsami, no tak jakby pomiędzy komsami a łupiąsami leżał Karigoda. Ty go zabiłeś, bo ty bardzo długo z nim chodziłeś. Tak, ja go zabiłem. Tak, zabiłem go. A, przyznał się, mamy to. Mówię, wiem, że AB stał na Vitalsach i AB powinien wiedzieć, gdzie Karigoda biegł. Czy biegł do środka, czy nie? Czyli AB znowu jest. Czemu ja? No bo tak gadasz, jakbyś był wampirem. Co miałbym być wampirem? No właśnie, nie wiem, dlatego może, że masz taki dziwny dźwięk, jakbyś był wampirem, no. I tak jakbyśmy cię złapali na gorącym uczynku, Epson. No. nie zrobiłem tego. O, podejrzane trochę. Ty, Ebi, w końcu stałeś na tych witalsach, bo ty stałeś przy tym stole, gdzie są witalsy, ta karta i tak dalej. Patrzyłeś witalsy, kiedy? Nie? No tak, pewnie z 15 sekund temu, 10? No to było dawno temu. Nie spojrzałem witalców, tylko się zastanawiałem nad działaniem czosnku. Nie wiem, odechciało mi się. Nie wiem, u mnie żyje i Karigoda, i Mitrix. I mogę też, na nich zagłosować. To jest tak rozjebany mod. To może. No to trochę. Przestań się tutaj. No nie żyją, wydaje ci się. Wiesz, że wiem, że byli twoim przyjacielem. Oddaję głos na Karigodę. Nie, no jak na Karigodę? No bardowany głos, no nie mogę. Nie, proszę, nie głosować. Mimo mody, może macie coś źle zainteresować. Na Najbiego go wszyscy zagłosujmy, będzie to najuczciwsze. Na kogo? Najbiego. Na mnie. Rozumiem. Ze względu, że jesteś najbardziej podejrzany. A co Blacki robił? Blacki? Ja pobiegłem do weaponsów, tam sobie pozbijałem meteory. Nie, no ja nie wiem, no. Dobra, taktyczny wołt Najbiego. Podejrzany.
Podejrzane. O, żyje. Dwóch impaszczeń normalnie. Zagłosowałem. No ja zagłosowałem. Ale widzicie, widzicie, poszło na Karygodę normalnie głos, pomimo że jest martwy u was. No może ktoś, może źle może niektórzy. Ja tylko zdradzę, że głosowałem na Mitrixa i mój głos nie jest zańczony jak ktoś. Jak co? Znaczy nie żyłeś. Trzeba zagłosować na Ibiego, bo ewidentnie coś ukrywa. Ale wiecie co? Ja biegam. Co jest grane? Zajebiście. Macie jakieś przewidzenie? No właśnie, przewidzenie jakieś macie. Gdzie jesteście? To... O, bo chcesz nas zabić. Nie interesuj się. No. Nie no, gdzie no jest Karygoda, bo chcę zobaczyć, czy żyje rzeczywiście. O. Dobra, stop, koniec tego! No co ej, bitwane rządy się skończyły. No ale co, o co ci chodzi? Nie, nie jestem. W czosku, Ebi nie miał jak mnie zabić. No jak nie? Na Mitrixa teraz wszyscy. Nawet nie szedłem do ciebie. Nie no, nie da się na Mitrixa. Ogarnij się, Patmas. Mitrix nie żyje, nie możecie wygłosować. Nie no, ty też nie żyjesz, Karygoda, uspokój się. No co, głosujemy na tego Ebi? Nie no, ale czemu chcę ciebie wygłosować? Nie rozumiem totalnie. Ebi. Lepiej nie wywalajmy Ebiego, bo Bloody tutaj, no. No Bloody ewidentnie chce mnie wyrzucić, no. Nie no, nie ma egze. No czemu ty chcesz mnie wyrzucić? Ja nie rozumiem. Jakby Bloody po prostu robi skip na Apim, a wy go słuchacie, no nie da się z wami. Ejbi, dlatego, że poprzednio nie byłeś wampirem, więc jest powiększona szansa. Jaki był ostatni raz skip na Ejbim? No właśnie, dawno tego nie było. No nie mogę, no. Zostało się zadość. Przecież się nie da z wami. No i elegancko. No nie, da się. Ale jak nawet Mot jest rozjebany, to przecież Mitrix naprawi, bo jest zdolny. No to. Ej, widzicie mnie czy nie? Bo stoję przy was. Nie. No ja nie, cię no, widzę, jesteś duchem, Karygoda. Ja widzę. A on jesteś duchem. Super, super, młodzi. Ale że gra był ze starym. Nie hejtuj od razu. Może po prostu się o, tak źle zaczął grać. To jest zamysł gry, spokojnie, tak ma być. No. Tak i wygrali. Niestety, no nie wiem. Ja polecam wrócić do tego Among, jak będzie naprawione. Ale wiecie co? Bo Brock, ja żyłem przez to, że Brock zrobił po prostu sekundowego tego. No to tak, no, reporta od razu. A, ale podobno niektórzy z was nie widzą skinów naszych i tak dalej. No, jakie skiny? Przecież ja zginąłem sekundę przed twoim tym. Przed... Dobra, lecimy w takim razie. Uła, ale że znowu? To nieźle. Podoba mi się. O, to już gra. Słyszymy cię, Vladi. Gramy, no, gramy. Widzę właśnie, gra się zaczęła i już gramy. Słyszycie? No przecież słyszę, że słyszycie mnie. Kurwa. Brock? To nie byłem ja, to był wampir. Dwóch nie żyje, czyli double kill był prawdopodobnie. Ogólnie, tak mi się wydaje, to jak mam szybko info od Guzika, że wydaje mi się, że to jest AB, bo AB był tylko ze mną i z Guzikiem i... Ale wiesz, że ten... Ale ten cooldown trwa dłużej. Nie stał 10 sekund, co ty gadasz? 10 sekund potrzebuje, żeby paść. No tak, no 10 sekund potrzebuje, żeby paść. A ja kurde, przecież byłem z wami może z 4. To mogę szybciej właśnie. Dobra, no kiedy miałem go jakby bajtnąć, no? Ogólnie powiem tak, że z tego killa z Guzika jest imoczysty Karygoda, Bloody, Graf i Patmas. Bo pobiegli. Graf, Bloody, Karygoda i Blacky, bo pobiegli do meda. To tylko AB i Patmos. Albo ty! No ale ja po prostu go wolnałeś. Ja biegłem na ciało przecież, gościu, to ty tam stałeś w tym ciele. To masz AB'ego Patmosa. No albo ciebie! Albo ja, albo ja. Czy ty jesteś impostorem? No dobra. Ja? Nie. Tak. O, powiedział. Kłamie. Mi się zdaje, że możesz być. Czemu miałbym być? Powiedział, no. Czemu miałbyś nie być? Znaczy, no, jak dla mnie po prostu Brock, jakby Patmos widział Brocka stojącego na ciele, no to czemu, no to. Czemu nie jakby... Nawet nie zgłaszał tego ciała. Czemu? Jestem prawowitym wampirem, nie wolno mi zajmować roli. Czemu oskarżacie mnie, kiedy tak naprawdę Brock stoi na ciele i go nie zgłasza? Błagam cię, Brock by nie zrobił takiej głupoty, AB. Ty jesteś. No na pewno by tego nie zrobił, totalnie. No niestety. Nie tym razem, Apeso, nie na mojej zmianie. Ja pierdzielę. No nie da się z tym człowiekiem.
Ja bym to skipnął mimo wszystko, ale ja bym uważał po prostu na Broka. Tak, ja wiem, że to byś skipnął, Dziubasku. No, ja wiem, no. Że byś skipnął. Jezu, nie, nie mogę z wami. Upewnijmy się, czy ktoś jest poza medem? Okej, okay, czyli wszyscy są w medzie. Nie no, ja teraz... Ja naprawiłem światło z guzikiem i Brokiem i potem pobiegłem na prawą stronę. I teraz nagle, kurde, Brok stoi na ciele i jestem oskarżany ja, że niby jestem wampirem. No, ja bym to skipnął jeszcze, nie wiadomo, czy to jest jeden czy ten. No jest 7 osób. Nie da się! To i zagłosował sam! Mieliśmy cię szansę, nie spierdał tego. Czy Sejbi jest oczywistym i tym, wampirem, no. Patrzcie na jego zęby, się... jakie ma zębiska. No błagam was. Nie no, oj te blaki, taki słodziak, no nie mogę. Ten blaki, taki słodziak. Coś pięknego. Dobra. Czy dałoby się kogoś w czosnku, jak jestem wampirem, to zabijam od razu, a nie z opóźnieniem. Dobra. O. No, ale ten blok jest słodziakiem. Jezu, coś pięknego, no nie mogę. Dobra, idziemy sobie do specimena. A co chodzi z ugryzieniem? No, jeśli kogoś ugryzę, to po 10 sekundach ta osoba umiera. Okej. Okay. O, Bladi umarł. Nie, i zbrosił go głobrok. Gdzie jest ciało Bladiego? Blady, czy Blady nie był dla ciebie niewygodny? Nie no, jak to by było najgorsze, co bym zrobił, co bym mógł to zrobić, prawda. Żeby teraz zabić Bladiego. Z kim naprawiałeś ogólnie, no, się... Z kim naprawiałem? Z Blakim i... I ze mną. I z Padmazem, no. A teraz ty, Brok, zgłaszasz to ciało. A gdzie leży ciało? Macie, gdzie jest w ogóle Blady? A. Na witalsach. Aha. A, no bo chciałbym wykluczyć chyba tutaj z tego fraga jeszcze Grafa, bo jak naprawiliśmy światła i zbiegłem sobie na dół, no to Graf kręcił sobie tymi... Kołobrotkiem. Kołobrotkiem od wody, więc jakby, nie wiem, jakby czasem się to nie pokrywa, nie? Mhm. Ogólnie powiem tak, ja teraz wybiegałem ze specimena od strony admina, wbiegałem od strony meda, tyle mogę sobie powiedzieć. Nie wiem ile to ciało ma, ale no... Nie było mnie tak. Po co tak biegłeś, jak chwilę wcześniej wybiegałeś z office'a lewą stroną? Naprawiłem świat. Co? A kiedy to było? To było dawno, dawno temu, Karigoda. Ja zdążyłem, światło się wyłączyły, pobiegłem do świateł, naprawiłem je z Blackim oraz... No i zapytam, po co tam wracałeś? Gdzie wracałem? No, mówiłeś teraz, że wybiegałeś... Wybiegam ze specimena. No, wbiegałem od meda i wybiegałem od strony admina. Teraz. Ogólnie ty byłeś już dwa razy w medzie. Ty na początku rundy byłeś w medzie i wybiegłeś. Gdzie ja byłem? Co ty gadasz? No z Patmazem byłeś, ty i Patmaz byliście na... Ejbi, walisz Ejbi w trąbkę sorry. Mnie teraz, walisz mnie w trąbkę, bo ja biegłem do specimenu, ja biegłem do meda, mijałem się tam z Brokiem i skończyłem w medzie, a wy byłem tam szybciej od ciebie na pewno. No może i byłeś szybciej, no nie wiem, gdzie stałeś? Walisz w trąbę mnie. Gdzie stałeś, Karigoda? No ja pobiegłem z pierwszej teraz... rundy to dalej ty jesteś, Brok. Ja teraz pobiegłem na tego, na skanowanko. No to pobiegłeś na skanowanko, no to ty, nie mogliśmy się spotkać, jak biegałem do specimena. No. Ty wybiegałeś, Karigoda, ja się minąłem w medzie. Dobra, nie, dobrze jak mówi dla mnie Brok, dalej. Ej, nie, totalnie nie, Brok jest tak. Kurde za pierwszą rundę tak. I pewnie drugim jest Karigoda. A że ktoś to skipuje? Drugim jest Patmas. Że ktoś to skipuje? Czemu jestem ja drugim? Bo jesteś jedynym oskarżonym razem z Abim, którego starałeś się clearować. Nie no, nie mogę.
No ale umiałbym mówić, że widzę go na skanie, jak kurna on mnie nie widział, więc tym bardziej bym był do wywalenia, no. To było bez sensu. Od razu wiedziałem to. Przecież to by od razu było, że impostor vision. No, zobaczmy Padmazikę, co zrobi. Anioł. Kurczę. Zobaczymy. Specjalnie nie zabijałem, żeby kurde nie było na mnie. Ale teraz ciało leży tak. A teraz widać w ogóle, kto nie robi tasków. Ej, zajebiście. Teraz wiadomo, będzie wiadomo, kogo wyzywać. Jak działa wampir? No już mówiłem 1000 razy. Dobra, no ale już raczej przerywać nagrywania nie będę, po prostu już dogram sobie ten odcinek do końca, bo tak naprawdę no został Padmazik i 5 osób, więc myślę, że ta runda jakoś super długo nie potrwa. Uła, ale go walł. O! To jeszcze, że miałem sztylet na szyi. Mo... I mo... Kill Blackiego no i... jest długi już, a graf dziś padnie niedawno. Mhm. I Karygoda wybiegał ze światu. Teraz, w tym momencie? Tak. Tak? Nice try, no? Panie Patwas. Przed chwilę się mijałem z Brokiem. No, ale wbiegłeś do elektryka, ciachnąłeś i wybiegałeś z tego. Tak, tak. Tak do gościu. A nie, unlucky, unlucky. Nie wiem, gościu. Ale wiecie co, ale żeby tego unlucky. Jego na pierwszym razem nie wyrzucić, jak było 30 wampirem. Ale ja, Gusik, to ja nie wiem, ja go wziąłem bajtnąłem i on potem poszedł za mną, no nie mogę. Elbi, mniej no niż ładnie. Mniej niż 333, kiedy będzie no, ty, proszę, kochałem tą serię, jak nie czyli odpowiesz, rozumiem, to skip na Elbi, tak, pozdrowisz. Po pozdrawiam, piąteczka, dziękuję za donate. Kończę odcinek, trzymajcie się, cześć, cześć.